Jesteśmy coraz bliżej drugich przetargów w ramach programu Działki dla Młodych. Pierwsza edycja, te 26 działek, które już są w zasadzie zabudowywane do końca, potwierdziły to, że są dobre rozwiązania. Na jesień, we wrześniu, powinny się odbyć przetargi na kolejne działki. Lokalizacje, które są wskazane, to ulica Lazurowa, bezpośrednie sąsiedztwo, 12 działek, 5 działek na Zawiszy Czarnego i po raz pierwszy działki na terenach wiejskich we wsi Domaszkowice. Na czwartkowej Komisji Urbanistyki radni pozytywnie zaopiniowali wniosek związany z oddaniem tych działek w ramach użytkowania wieczystego. Na najbliższej sesji 5 lipca radni, jeżeli zdecydują i zagłosują za tym programem, dadzą zielone światło dla dalszych działań, a te dalsze działania związane są z przekazaniem działek do wyceny, z wycenieniem, z ogłoszeniem przetargu, tak żeby we wrześniu można było te przetargi przeprowadzić. Program Działki dla Młodych gwarantuje korzystną cenę za taką działkę budowlaną. Można przypomnieć, że działki około 6-8-arowe w Nysie kosztują od 40 do 60 tysięcy, a w ramach programu można je uzyskać w kwocie od 7 tysięcy netto.